O! Jesteście już. Jesteście, ja też jestem. Przyłapaliście mnie na sięganiu po wodę, bo jest taki upał, że trzeba pić wodę, ale przede wszystkim dzień dobry wam. Cześć, cieszę się, że jesteście, cieszę się, że przychodzicie. Cieszę się, że w ogóle w tak piękną pogodę i w długi weekend wam się w ogóle chce tutaj być ze mną dzisiaj, a dzisiaj nie byle jacy goście, ponieważ Marek Brodzki, wybitna postać, po prostu filmowa, osoba, która jest zazwyczaj za kamerą, której możecie nie znać osobiście, mówię osobiście z ekranu szklanego, żebyście ją zauważali tam, ale to jest człowiek, bez którego filmy po prostu, proszę Państwa, nie powstają. I w ogóle zawód, który Marek wykonuje, no, ciężko jest zrobić film, albo nawet bym zaryzykował, że to jest niemożliwe. A co? Mój drugi gość dzisiaj, wybitna w ogóle postać, osoba, która w tym momencie sobie robi dopiero kawkę poranną, która dopiero, że tak powiem, się przewróciła z boku na bok i mówi tak, no dobra, no to wyjdę, obudzę się, wezmę kawę, pewnie wyjdzie na jakiś taras z widokiem na palmy albo na ocean, czyli Bachleda. Alicja Bachleda Curuś, ale wiecie wam, co wam powiem, że i dobrze, należy jej się, należy się każdemu z nas taki widok, jaki chcemy widzieć i Alicja też się już nie mogę doczekać, że będziesz tutaj, że porozmawiamy sobie między innymi o panu Tadeuszu, o filmie naszego mistrza Andrzeja Wajdy. Marku, ty będziesz moim pierwszym gościem, więc chciałbym, żebyś napisał tu na dole w komentarzu, czy już jesteś, żebyśmy wiedzieli, ale napiszcie, jak wy się macie, zanim połączymy się z Markiem, który pewnie już tutaj gdzieś na nas sobie czeka, w razie czego Krysia, moja kochana Wałajtys, która tutaj pewnie też oglądasz, przedzwonisz do Marka z prośbą, żeby tutaj skomentował coś, bo Marek będzie miał pierwszego live'a, słuchajcie, więc w ogóle też jestem podekscytowany tym. Jak wy się macie? Jak się udał wam długi weekend? Bezpiecznie, zdrowo, cali, zdrowi w ogóle? Mam nadzieję, że tak. No ja dzisiaj miałem wolne chwile, ale też trochę pracy było, nie ukrywam. Monika Dryl, ale podobnie, już myślałem, że to Monia Dryl, ale też Monia Dryl, M Dryl. Zanim zobaczymy tutaj Marka, który pewnie nas już widzi, mnie już widzi, mam nadzieję, że tak. Marku, jeżeli mnie widzisz, to na dole napisz tam w komentarzu, że mnie widzisz. Ja jeszcze zobaczę, czy tutaj jest Marek, ale Marek... Jest. Dobrze. Widzimy się. Cieszę się, że Marek będzie z nami jako pierwszy gość. Słuchajcie, chciałbym wam przede wszystkim powiedzieć o konkursie. O konkursie, rozstrzygnięcie konkursu z poprzedniego odcinka. Mamy się dobrze, ja dziś bardzo relaksowo na łóżeczku. No i dobrze. Czy ma tu ktoś kanister benzyny, nawiązując do bogów? W ogóle nie, no, ja się chciałem przede wszystkim z wami podzielić jedną wiadomością, taką myślą przewodnią, że naprawdę jest mi tak niezmiernie miło, że chcecie w ogóle słuchać tych rozmów moich tutaj, naszych tutaj, o tych filmach i to są normalne rozmowy, to są zwyczajne rozmowy bez jakichś tutaj lania wody, to są profesjonalne rozmowy i za to w ogóle też się cieszę. Przybywajcie, dobijajcie, nie uciekajcie. Marek Brodzki jako pierwszy gość, Alicja Bachleda Curuś drugi gość. Gdzie się pisze odpowiedzi na konkursy? Odpowiedzi na konkursy zawsze wrzucam później po odcinku, po zadaniu pytania, wrzucam na Insta Story Zawierucha Filmowa. Takie konto jest, Zawierucha Filmowa. Hello Kasia, pozdrawiam też moją bratową, moją rodzinkę, która też tutaj jest. Pozdrawiam Natalię, która też jest i też udostępnia informacje o tych live'ach. Pozdrawiam Piotrka Gąsowskiego, bo w tym filmie, o którym dzisiaj mowa, Piotrku, też grałeś i grałeś kapitalną rolę, Piotrek Gąsowski. I jeszcze milion innych osób. Złodziej, ale jaki przystojny. Madzia Steczkowska też cię całuje. Super, że jesteście. Wracajcie, przyjeżdżajcie, Kielce pozdrawiają. Świetnie, że jesteście. Jest też już bodajże Marek z nami, tak, Marek też jest, więc słuchajcie, przechodzę do konkursu najpierw przechodzę do konkursu, pytanie konkursowe było poprzedniego odcinka następujące, w jakim filmie wypatrzył Marcin Krzyształowicz stan Sebastiana, a nie, to nie to jest, przepraszam,
Przepraszam, czemu ja mówię jeszcze o siedmiu uczuciach? No, przecież to chyba to chodziło o zimną wojnę. Od obejrzenia jakiego filmu Tarkowskiego zaczęły się przygotowania Pawła Pawlikowskiego i Łukasza Żala do szukania inspiracji wizualnej do filmu Zimna wojna? Odpowiedź na to pytanie dało bardzo dużo osób. Nawet jedna osoba kilka razy strzelała, ale w końcu strzeliła. Jest to film oczywiście Zwierciadło. I takie prawidłowe odpowiedzi udzieliły trzy następujące osoby spośród wielu osób wybrane. Miałem okazję zobaczyć kostiumy z pana Tadeusza na wystawie związanej z twórczością pana Andrzeja Wajdy. Ale cudo, w ogóle twórczość pana Andrzeja Wajdy, naszego mistrza, no to jest myślę osobny też temat, gdzie mogłaby być w ogóle rozmowa na temat danego reżysera, na przykład z aktorami i innymi osobami, z którymi on pracował. Słuchajcie, wszystko jest możliwe, sky is the limit, a może i takie rzeczy porobię. Zwycięzcy. Maria Łysoń, jak to moja bratowa mówi, na podobne nazwisko, które ma pewną firmę, Lyson. Kasz.stopa, czyli Kasia Stopa i Igor Setkowicz. Marek ma mały problem techniczny. No właśnie wiem, że ma Marek problem mały techniczny. Marku, wystarczy, że klikniesz w okienko Rafał Zawierucha Live. Jak klikniesz w to okienko, już mnie zobaczysz i wtedy, jeżeli mnie zobaczysz, to ja już Ciebie wynajdę i do Ciebie będę dzwonił. Wystarczy tylko, żebyś odpalił Instagram po prostu. Ale słuchajcie, no cóż, no tak się dzieje. To nie są jakieś sprawy nie wiadomo jakie. No po prostu tak jest, że to jest technologia. No, ale w tym momencie możemy jeszcze, czekając na Marka, w ogóle my porozmawiać. Może chcecie coś zapytać, może chcecie dopytać o jakiś odcinek, albo który... Dobrze, Marek, wiemy, słuchajcie, że resetuje telefon. Zresetuje telefon, ponownie połączymy się. Pewnie ma... A, wiem co, Krysia, jeśli mnie słyszysz, spokojnie. Trzeba będzie powiedzieć Markowi, żeby chyba udostępnił wideo w telefonie, żeby udostępnił kamerę w telefonie. Tak może być. Czekając na Marka, słuchajcie, możemy pogadać chwilę. Jak Wam w ogóle się podobały te odcinki do tej pory? Może macie coś ciekawego? Ta maniera w głosie... No nie wiem, czy to był komplement, maniera w głosie. Była powtórka bogów ostatnio. Tak, była, wiem, dużo ludzi mi mówiło. Madzia Steczkowska też wysyłała świetnie w ogóle tutaj informacje. Dzięki, że ciągle jesteście z nami. Cieszę się. W ogóle dzisiaj też jest Instanocka. Pamiętajcie o tym. Dzisiaj też dla Waszych dzieciaków aktorzy, artyści czytają bajki. Żebyście nie zapominali o tym. A które komplement oczywiście. Dzięki, pszczółka. Tak, to są te wszystkie dykcyjne ćwiczenia akurat. Które, jak myślicie, które odcinki? No bo no, mnie nie to, że się tutaj muszę tak powiedzieć. Jest Marek, super Marku. No czasami tak jest po prostu, po drugiej stronie kamery. Fajny odcinek z Jasią Kulik i Tomkiem Kotem. Tak, cześć Rozner, cześć, cześć kochany. Jest z nami tutaj kolejny oczywiście, no gwiazdor, no po prostu aktor wielki, wybitny gość też. Mimo, że jeszcze chyba nie mieliśmy okazji pracować razem, to podziwiam Cię, bracie, naprawdę za Twoją robotę. W ogóle jest, słuchajcie, muszę Wam to powiedzieć, że ja chciałbym się spotkać z tak wieloma osobami. Chciałbym dzisiaj na przykład też porozmawiać i z Grażyną Szapołowską, i z Markiem Kondratem, i z Bogdan, i z Bogusławem Lindą, z Czarkiem Pazurą, ale to może się wydarzy, nie będę ubiegał. Z Miśkiem Koterskim jeszcze na pewno bym chciał porozmawiać, ale z Miśkiem może porozmawiamy przy nowym filmie. Mareczku, nie uciekaj, Mareczku, już będziesz. Wiem, że jesteś, super, że jesteś w ogóle. Świetnie, świetnie. Bo oglądasz nas, super. Marek Brodski. Dobrze, Marku, teraz tak. Krysia, powiedz Markowi, żeby wszedł w moje okienko, bo ja nie mogę, bo on mi tu pisze. Powiedz, żeby wszedł na Rafał Zawierucha. Nie Zawierucha filmowa, tylko Rafał Zawierucha i kliknął w okienko live. I wtedy on mnie zobaczy dopiero. Bo on, nie, może się martwi, że wiesz, że coś. Także na spokojnie. Z Czarkiem, CK Dezerterzy. No CK Dezerterzy w Polsce filmowej, w Zawieruchy, w Europie filmowej też rozmawiałem o filmie CK Dezerterzy. Genialny film. Zmieniłam zdanie o Miśku Koterskim. Super, świetnie, to dobrze. Ale na lepsze? Bo to też jest różnica.
Ale mówię wam, że naprawdę chciałbym z tyloma osobami porozmawiać. Z Borysem Szycem, który tak samo no, kapitalne kreacje stworzył. Marek odpowiada na moje stories. Dobra, ale teraz Marek, żeby wszedł na pulsujące światełko Rafał Zawierucha. Jak wejdzie, to tu już będzie mnie widział. Jeśli będziesz mnie widział, Marku, tutaj, to wtedy po prostu napiszesz komentarz jakiś tutaj i tak dalej i się wtedy już będziemy mogli połączyć. Ale z Borysem właśnie, w ogóle z tuzinem jeszcze więcej osób młodych. Michalina Łabacz, która świetną przecież rolę zagrała w filmie Wołyń. Z Maćkiem Szturem bardzo bym marzył też o porozmawianiu tutaj. O kaskaderach, oczywiście, że o kaskaderach. O kaskaderach tak samo bym chciał porozmawiać. Czekajcie, odpiszemy tutaj, widzę Markowi tylko. Zalogujemy się. Nie, wiesz co, Krysia, ja Ciebie poproszę, bo ja teraz nie mogę się z Państwem rozłączyć, bo chcę, żebyście dostali, a naprawdę rozmowa z Markiem, cieszę się, że w ogóle znalazł czas i chce ze mną porozmawiać, bo to jest wybitna postać. Marek Brodzki, reżyser, scenarzysta, producent, pedagog w Warszawskiej Szkole Filmowej, autor, może już ktoś z Państwa wie, cyklu twórczości, czyli Sapkowskiego, Wiedźmina. Pracował z Krzysztofem Zanussim, z Polańskim Romanem, ze Stevenem Spielbergiem przy liście Schindlera, z Kieślowskim. Wieloletni przyjaciel Andrzeja Wajdy, mistrza. I też mogę się tutaj pochwalić, że z Markiem Brodzkim spotkaliśmy się na planie przecież Powidoków, gdzie zagrałem malutką rolkę sprzedawcy. Debiutowałem u Marka w Bitwie pod Verdun. Proszę bardzo, Mikołaj jest z nami i pisze tutaj. Świetnie, Mikołaj, no to Marek już będzie, tylko jak masz numer do Marka, to spróbuj do niego zadzwonić, żeby wszedł na live'a mojego, Rafał Zawierucha okienko, wiesz? Bo Marek mi cały czas odpowiada na moje Insta Stories, ale nie na live'a. Chyba, że już jesteś na live'ie. Brodzki, Marek. Brodzki, wpiszę jeszcze raz. Słuchaj, dalej nie mogę go zobaczyć. Nie wiem. Wiecie co, musicie mi pomóc teraz. Z bieżących tematów polecam nowy film Spike Lee. No, Spike Lee, no to jest w ogóle historia obłędna dla mnie, reżyser. Jeśli jeszcze nie widziałeś The Five Bloods, nie widziałem jeszcze, a to fajnie, że polecasz. Wiemy, Roman Karsztun, człowiek o wielu twarzach. Jaśka Kuberska, siema Neiro, cześć Jasiula. No z tobą, kurde, też bym, oczywiście, że też bym chciał pogadać tutaj z nami, bo jest dla mnie też ważne, w ogóle nasze młodych aktorów, aktorek wkraczających w ten świat filmowy w ogóle i to ważne, jakie jest podejście w ogóle nas. Mówi, że cię słyszy. No to super, że mnie słyszysz. Marek, napisz na dole koment, masz taki komentarz. I proszę, napisz tam, że jesteś, bo ty mi oddajesz ciągle. Czekajcie, ja wrócę teraz. Proszę, Aśka, Mikołaj, Rozner, zostańcie wszyscy ze mną, Madziula Steczkowska, bo chcę, żeby Marek się połączył, a go nie widzę tutaj. No to świetnie, no to czekaj. Dobra, Aśka, super. Czekam, bo jakiś mam problem po prostu, że nie widzę Marka. Zaraz, Marek Brodzki wpisuje. Słuchajcie, nie mam pojęcia, o co chodzi. Chociaż kwestie połączenia live i dla mnie są tajemnicą. No dla mnie też, słuchaj, naprawdę. Marku, a napisz, spróbuj, jak ty mnie widzisz i słyszysz. Na komórce. Anna nie żyje. My też nie widzimy. Czego wy też nie widzicie, Jezus Maria? Poczekajcie, nie straszcie mnie teraz. Bo ja teraz... Napisz na komórce, Marku, na dole w komentarzu. Cześć, jestem. Na Rafał Zawierucha jest ważne. Ale czekajcie, bo ja się teraz zgubiłem. Hej. Ja napisałem. Dobrze, bo ja już myślałem, że jestem na Zawierucha filmowa. Nie. Chyba na komputerze nie ogląda Marek. Chociaż nie wiem. Marku, powiedz, czy oglądasz na komputerze, czy na telefonie? Jeżeli oglądasz na telefonie, ale to też super, bo wszyscy, którzy już tu czekamy. Marek mi ciągle odpowiada na moje story. A teraz, Marku, kliknij tak, żebyś mnie widział, ale żebyś... napisz... jakby to zrobić? Krysia, pomocy. Krysia, dzwoń do Marka, proszę, żeby powiedział, i tu pisz na bieżąco, czy ogląda nas na komputerze. Jeśli tak, to żeby oglądał nas na telefonie.
jeśli na telefonie, to, żeby wszedł jak gdyby w moje okienko, wszedł we mnie po prostu i wtedy będziemy się widzieć na telefonie. No to słuchaj, nie wiem, nie mam pojęcia. Czekajcie, ja spróbuję teraz. Minister cyfryzacji, kuźwa, ja jestem wiceministrem, Gąsu jest ministrem cyfryzacji. Słuchajcie, Kryśka, ogarnij Marka, proszę cię, bo za chwilę Alicja wstanie i będzie mówiła, ja czekam tyle, wejdź we mnie, tak, wejdź w Rafała, Marku, wejdź we mnie, jak mnie słyszysz, i naciśnij na dole komentarz, napisz komentarz na dole w okienku takim. Dziękuję za brawo. Dobra, słuchajcie, idąc dalej i mówiąc w ogóle o Marku jeszcze teraz, to powiem tak. Specjalista Magda Steczkowska, zgotowałaś mnie, wejdź w zawieruchę, tak, hashtag. Specjalista od scen masowych, grupowych, batalistycznych w filmie. Drugi reżyser w filmie, co jest ciekawe, dramat Drezna 2005, który otrzymał nagrodę Emmy. Ja rozumiem, teraz wszyscy... Madzia, super teledysk. Dobra, Marek, próbuję jeszcze raz. Jak do mnie napiszesz teraz, to ja jak szybko kliknę w te story, na które mi odpowiedziałeś i nie wiem, co się wydarzy. Zobaczymy, co się wydarzy. Zaczyna się robić... No, słuchaj, dzięki, no, u mnie tyle jest wesoło, ej. A może to po prostu od gorąca już. Słuchajcie, ja się zaraz zgotuję. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Chyba, że zadam sobie sam pytania zaraz. Albo odpowiem na wasze. Nie, ale tak serio, to ja się... Tak, no tak, no Marek Brodzki, szanowni państwo, który już będzie tu z nami. Pozdrawiam z Rzymu. Pozdrawiam Rzym. Panie Rafale, trzeba zaprosić Gąsa na rozmowę. Wiem, Gąsu wie o tym, że będzie... Gość buduje napięcie, dokładnie, jak na reżysera przystało, ale wiecie, że to samo robił Palkowski? To samo robił Palkowski, że też budował takie napięcie jeszcze w moim pierwszym odcinku, byłem tak ze... O, jest ktoś? Pani Krysieńko, Krystyna Rudzka-Cabaj, super, ale ja czekam, pozdrawiam panią Krysię bardzo, Ale ja czekam na Marka Brodzkiego teraz i jak się połączy, to ja obawiam się, że niech się pan jeszcze raz połączy. No ale co mi to da? Przecież to nic nie da chyba mi to, że ja się połączę jeszcze raz. Czy da? O, czekajcie, jest. O Jezus Maria, ty, jest. Czekaj, wysłałem. Successfully sent. Dobra, wysłałem, ale ja nie wiem, co ja wysłałem. Słuchajcie, ja nie wiem, co ja wysłałem. Nie mam pojęcia, co ja wysłałem. Taką strzałkę jak samolocik. Bo ja mam tak, znak zapytania, strzałkę, dwie twarzyczki i jakąś taką z gwiazdkami twarzyczkę. Chcecie mi wytłumaczyć po kolei, co to jest? Resume pana Marka Mistrzowskie z wielkimi reżyserami. Tak, pracowałam. No oczywiście, że pracowałam z wielkimi reżyserami. Tutaj nie ma to tamto. Emocje lepsze niż w Hitchcocku, dokładnie. Pewnie tam siedzi i się też śmieje. No na pewno się też śmieje z tego. A teraz, Krysia, no to powiedz teraz, co wyskakuje u Marka. Zobacz, co teraz wyskakuje u Marka, bo ja Markowi coś hej wysłałem. Wysłałem Markowi hej. Łączy się. Jest! Mareczku. No dobrze, no to teraz, szanowni państwo, teraz zanim Marek tutaj wejdzie, bo już nas widzi, proszę bardzo, proszę napisać te komentarze, które przed chwilą napisaliście o Hitchcocku, o budowaniu napięcia, emocjach na grzybach. Tak, ważne, żeby nie wziąć mu humorora. Szanowni państwo, przed nami wszystkimi Marek Brodzki, wybitna postać filmu, znany w całym środowisku, nie tylko na naszej polskiej ziemi, ale i w świecie. Pracował, jak powiedziałem, z wielkimi twórcami, ze Stevenem Spielbergiem, z Romanem Polańskim, z Andrzejem Wajdą przede wszystkim. I o tym głównie dzisiaj sobie porozmawiamy. Jak nic potrzebne, Gonzalo albo Natalia. Oczywiście, Natalia też tu jest. Jest Jasia Kuberska, jest Mikołaj Roznerski, który z tobą też pracował. Dużo osób, które chcą dzisiaj w ogóle się z nami zobaczyć. Sam powiedz o połączeniu. Jak było w ogóle? No bardzo się cieszę, że wreszcie mnie widać. Czy mnie słychać na fale? Dzień dobry, witam. Tak,
Tak, Boże, jak cudnie Cię No, widzieć. wspaniale. No i też cieszę się bardzo, że słyszę, że już też są nasi słuchacze, oglądacze, ktoś jeszcze jest na Insta, także fantastycznie. W ogóle długo się szukałem, nie mogłem się odnaleźć, ale już się w końcu odnalazłem. Cieszę się bardzo. Marku, słuchaj, ja wiem, że to jest taka, no bo to jest nowa i nie przejmuj się, w ogóle o to trzeba po prostu olać, ponieważ ja, słuchaj, ja nie potrafiłem się, ja czytałem bajki, tylko tak powiem tobie, na Instagramie, na live'ie, tak jak teraz, przez pół godziny, uważaj, czytałem bajki dla dzieci i dopiero po pół godzinie się zorientowałem, że nikt mnie nie widzi. Słuchaj, ale przepraszam cię, bo teraz patrzę, tu i parasolka napisała, że fajnie, że jestem. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo to jest miłe. Ja z radością odpowiem na wszystkie pytania, Rafałku, twoje i państwa, którzy tam są. Słuchajcie, pytajcie, wszystko wam opowiem. Świetnie. Co chcecie wiedzieć o Mark, Kataniszu, lecimy, cyklu. bo nie chcę Cię trzymać zbyt długo, bo wiem, że Ale też ja masz z swój czas i przyjemnością. tak dalej. Proszę bardzo. Marku, No. słuchaj, no wiadomo, filmu nie robi jeden człowiek. Film to jest cała po prostu ekipa, cały zespół twórców, tych, których nie widać za kamerą. Ty, jako głównie drugi reżyser, co należy do Twoich zadań głównie? Słuchajcie, to Rafał, to jest dłuższa historia i dłuższa opowieść. To akurat było tak, że rzeczywiście Pan Tadeusz był bardzo ważnym filmem, bo to był taki film, gdzie wszystkim nam bardzo zależało na tym, żeby ten obraz sprostał oryginałowi, sprostał tej wielkiej literaturze. I to było wyzwanie przed panem Andrzejem oczywiście, ale też przed całą ekipą. To trzeba też wiedzieć, ja zaraz przejdę do tego, kim tak naprawdę jest Jasne. ten drugi reżyser, ale trzeba wiedzieć, że prawdziwy Mareczku, reżyser. tylko jeszcze chcę Ci Tak. zadać pytanie. Jak w trakcie, na przykład, jak mi coś przyjdzie do głowy, o co chcę dopytać, mogę Ci przerywać czasem? Ale oczywiście możesz mi przerywać. Ja mam Super, dobre dobra. podejście. Więc tak, Dobra. prawdziwy reżyser, wielki reżyser, taki jak Andrzej Wajda, znaczy pan Andrzej zawsze był takim człowiekiem, który umiał uruchomić dobre energie wszystkich ludzi, którzy robią film. Dlatego mówię, że nam wszystkim na tym zależało, bo my wszyscy bardzo chcieliśmy, żeby ten film był wyjątkowy i żebyśmy sprostali, jak powiedziałem, temu wielkiemu zadaniu. A jak mówię, wielki reżyser zawsze to jest taki człowiek, który nigdy nie zakłada, że on wie najlepiej, tylko właśnie oczekuje, że artyści, którzy biorą udział w filmie, też mu coś ciekawego zaproponują. Przecież tam był i Alan Starski, i Paweł Edelman. Paweł Edelman. I słuchaj, no jakby, no ale przede wszystkim aktorzy, fantastyczni Aktorów aktorzy. Marek Kondrat, Boguś Linda, przecież no Alicja młodziutka, Bachleta Alicja Curuś. wspaniała, Piotrek zupełnie wyjątkowa. Gąsowski, Marek, pan Trela, Jerzy Trela. Tak. Jerzy Trela, pan i Daniel Odbrychski, no po prostu, no wspaniała, Daniel wspaniała Odbrychski, plejada aktorów. Gerwazy. Gerwazy, słuchajcie, to już wielu No, aktorów Michał było. Żebrowski. No, to czyli pan Tadeusz. No, wspaniały pan Tadeusz. Ale wróćmy do tego drugiego reżysera. Ja jeszcze wtedy byłem drugim reżyserem, chociaż już w 96 roku spotkałem po raz pierwszy pana Andrzeja Wajdę. Już tak robiliśmy co jakiś czas jakieś filmy i ja się bardzo ucieszyłem, że miałem okazję, pan Andrzej mi zaproponował. O, tu ktoś napisał Olbrychski, Szapołowska, oczywiście. Tak, no Wielka Grażyna tak. Szapołowska, która zagrała po prostu brawurową, wspaniałą Telimenę. Grażyna Szapołowska, która zresztą teraz, nie wiem czy wiesz, reżyseruje genialne opery. No proszę, proszę. Ja zawsze powtarzałem, że aktorstwo to jest wykładnik inteligencji na szkół aktorskich, ale to jest na osobną rozmowę. Rafał, co chcę powiedzieć? Dobra. W skrócie, bo nie chcę jakby zanudzać tutaj Państwa. Drugi reżyser przygotowuje, najpierw pisze, planuje, zastanawia się, ile jakie środki inscenizacyjne, co, kiedy, jak, planuje w ogóle cały film, a potem prowadzi plan zdjęciowy. I to jest Ale drugi reżyser. planujesz razem przy panu Tadeuszu, planowałeś razem z panem Andrzejem Wajdą, że mieliście spotkania i pan Nie, Andrzej mówił, a ty. to trochę inaczej wygląda. Jeżeli czytamy scenariusz każdego dzieła filmowego, które będzie dziełem filmowym, ale mamy materiał literacki, czyli scenariusz, to właśnie drugi reżyser, czyli First AD, zaczyna rozkładać ten materiał na właściwe potrzeby, czyli określa środki inscenizacyjne i planuje też okres zdjęciowy, kiedy co się będzie odbywało i tak dalej, kiedy grają aktorzy,
Jak przygotowuję całą Wow. tę pracę po to, żeby to potem działało? No, ktoś to musi zaplanować. A kto to ma zaplanować? Przede wszystkim to jest jeszcze praca taka, że na przykład masz napisane, no nie wiem, że jest w karczmie, tak? Rzecz się dzieje w karczmie. No to Tak. wiadomo, musisz wymyśleć, bo nie jest napisane, że ma być karczmarz, tak? I ktoś do posługi. Ale ilu tam tych gości w tej karczmie? A co oni Mimo robią? A może że u przyjdzie. Mickiewicza masz pełno bardzo szczegółowych opisów. Tak, ale oprócz tego, jeśli trzeba by przewidzieć jeszcze jakiś statystów, rozumiesz, no trzeba Tak. to wszystko i te wszystkie środki, tak zwane środki inscenizacyjne. Najpierw te środki inscenizacyjne planuje. Roman napisał kursztum scenopis. Scenopis też się robi, Romanie, drogi, ale to jakby zależy od tego, jak reżyser przywykł pracować, tak? Bo są takie filmy, gdzie się przygotowuje bardzo precyzyjny scenopis, gdzie siedzi reżyser z operatorem i sobie to Tak. rozplanowują. Albo są też takie filmy, gdzie per se idea zakłada środki inscenizacyjne, a reżyser tak bardzo mu ufa, czy jakby zostawia mu całą tę robotę, że sam już się zajmuje próbami z aktorami, już bierze udział w pracach scenograficznych, czyli jakby ogląda obiekty i tak dalej, i tak dalej, i Tak. tak dalej. A cała ta robota schodzi na tego first AD, czy tego Tak. drugiego reżysera. A potem na planie zdjęciowym ten first AD, czy drugi reżyser prowadzi plan. Ja akurat miałem tę, jak już wspomniałeś, pracowałem wcześniej ze Stevenem Spielbergiem i z innymi reżyserami. Z panem Romanem Polańskim. Z Romanem to już później. Natomiast wcześniej Aha. nauczyłem się pracować na sposób, jakby to powiedzieć. Nie chciałem powiedzieć hollywoodzki, hello, Ale tylko po to prostu ładnie. według pewnej organizacji takiej amerykańskiej, tak? Tak. Dlatego, że te wszystkie wielkie filmy, które przyjeżdżały w 80-tych, 90-tych latach do Polski, no to były ekipy amerykańskie i one zupełnie inaczej pracowały. Tamten drugi reżyser nazywał się First AD, to on First AD. prowadził plan, on wszystkim dowodził, on odpowiadał często za bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. W Tak. związku z tym ja zaimplementowałem niejako na polski rynek, na polskie tutaj warunki. Bardzo szybko się nauczyłem, jak tam się pracuje, jak się pracuje od tych właśnie ekip. I to zaczęło działać też i u nas, łącznie z tym, Beata że... Ścibakówna też pozdrawia, całuje. Też ma tu pytanie o O, Marka. wspaniale, Czy pamięta wspaniale. przeprawa Przyprawa w w Zamościu. Mam Zamościu? jeszcze Tak. całe zdjęcie Beatki w tym niemieckim mundurze. Po prostu wyglądała jak anioł, Wow. tak blond anioł w tym, a propos Zamościa i tego filmu. Mam to zdjęcie jeszcze, Wow. kiedyś je pokażę. Słuchaj, ja teraz tylko No. powiem do Alicji, powiemy do Alicji. Alicja, ty spokojnie pij kawę, jedz Ale śniadanie, niczym Alicja się nie jest z martw. nami też? Czy Alicja mnie słyszy też? Alicja jeszcze za chwilkę będzie, za jakieś pół godziny, ale w ogóle się nie martw. Jak dołączy do nas, to jej powiem. Ona ma czas. Jest ranek. Wspaniale, wspaniale. Tak. Ja, Alicja, słuchajcie, zawsze będę miał ten obraz, jak ona wbiega po tej desce z tego ogrodu, ta Alicja, Boże, co za widok. No dobrze, To ale tak jakby też wbiegając. porozmawiamy. O Alicji też rozmawiamy Na później, tak. razie, jakby kończąc, bo nie chcę się za bardzo rozgadywać, słuchajcie, No bo tak, ale powiedziałeś o tym, że first ID, czyli plan. nauczyłeś się tych. Nauczyłem się tego wszystkiego i teraz znowu pan Andrzej Wajda, bo to mówimy o filmie wielkiego polskiego reżysera, z którym już później jeszcze zrobiłem bardzo wiele filmów. Ale wtedy jakoś tak zobaczyliśmy, że to działa, tak? Że pan Andrzej Wajda może być skupiony na sprawach, które dotyczą aktorów i tej takiej najbliższej kamery inscenizacji, czyli tego, co się dzieje między aktorami, a całe to tło, czyli niezależnie od tego, że tam będzie 200, 300 wojska, czy 400, czy 500 i co by się tam nie działo, to zostawiał to mnie i ja z radością mogłem to wszystko układać i robić, i potem tylko się cieszyliśmy, że tak nam ładnie to wszystko wychodzi. O Tak. ludzie, o ludzie. Słuchaj, jak to jest na przykład, no właśnie, bo już zaczęliśmy o tym mówić, ale to epopeja narodowa, no wielki gatunek w ogóle. No. I były realizacje wcześniej pana Tadeusza już, ale jedna podobno z gościem honorowym Józefem Piłsudskim na premierze, gdzieś tam jakiś tam 26 rok bodajże, ale bo podobno było też paru przeciwników w ogóle pomysłu ekranizacji pana Tadeusza przez pana Andrzeja Wajdę, w ogóle, czy w ogóle ekranizacji pana Tadeusza. Jak wyście do tego podeszli? Czy odczuwaliście ten ciężar gatunkowy? To by się trzeba było pytać pana Andrzeja, czy odczuwał, ale jak go znałem, czy tak chciałem być, jak go znam, bo to cały czas jakoś tak, to ja myślę, że sobie wiele z tego nie robił, tak? Czy mu tam ktoś wzdycha, czy nie wzdycha, czy mu się podoba, czy nie podoba. Jest
jest wspaniała literatura do zrealizowania i trzeba to robić. To jest wyzwanie dla reżysera. Tak samo jak mówisz, Rafał, że były już takie filmy. No były i też będą się. Mówimy o Wiedźminie, tak? No ja odważyłem się, Wiedźmin. nie żałuję zrobić Wiedźmina, teraz Netflixowy, wspaniały też Wiedźmin. I tak, no co, trzeba zrobić i się nie przejmować, że było czy nie było. A że to epopeja, że co, że Wajda, a kto ma, no, jest wielu wspaniałych reżyserów, tak, którzy filmują czy jakby realizują takie zadania. A Na jak przykład Paul było? Hoffman na przykład fantastycznie zrobił, ja Tak. się wychowałem na tych filmach, fantastycznie zrobił całą trylogię i tak dalej. Andrzej Wajda akurat zrobił i Pana Tadeusza, i Zemstę, gdzie Roman Polański zagrał Tak. bawurową rolę, Tak. też fantastyczną. 2004 rok. A Śmieszne. Jerzy Hoffman robił trylogię w kolejności takiej, w jakiej on w życiu swoim czytał trylogię, przecież No, wiesz. więc Czyli jakby to jeszcze w się nie innym. ma co, A oczywiście. jakie były niebezpieczeństwa na planie i przy realizacji Pana Tadeusza? Bo jest mnóstwo opisów, scen po kolei. Karczma mówisz, my mówimy zajazd. I chciałbym też, żebyśmy może przeszli sobie też później do zamku, nie? Ja ci coś powiem. Niebezpieczeństwa takie same jak w każdym innym filmie. To znaczy nie ma jakichś wyjątkowych niebezpieczeństw, że akurat w tym to było tak. Zawsze wszędzie tam, jeśli mówimy o bezpieczeństwie albo niebezpieczeństwie, no to wiadomo, że tam, gdzie są konie, wystrzały, wybuchy, gdzie jest pirotechnika i nie ma tam żadnych efektów, rozumiesz, komputerowych, tylko wszystko jest analogowe. Jak coś, ktoś strzela, to strzela. Jak strzelamy do niedźwiedzia, to jest proch, panewka, nabite. No tam nie ma to tamto, no więc to wszystko zawsze generuje jakieś ryzyko, że gdzieś coś może nie wyjść. Tak samo jak się ma tyle koni na planie. Przecież tam jak wpadali O tym Marek powiedz, Perepeczko na tak. koniu też, pasz świętej pamięci Marek Perepeczkę, pamiętam, wielki mężczyzna na tym koniu jak wpadł, to myślę, matko jedyna, żeby on wyhamował ten koń Daj pod nim. spokój. To są zawsze ryzyka, tak? To takie niebezpieczeństwo, no bo jakie inne? Filmowi co może zagrozić? Właśnie jeżeli coś się wydarzy takiego, albo zła pogoda, bo reszta to jest kwestia zaplanowania i co, no. Jak o człowieku, który zabił Don Quixota. Historia kręcenia 15 lat filmu. No ale Ale to też tak. Widziałem film, który powstał o tym. Jest dokument. właśnie. Tak, jest ten dokument, no. Tak. Ale wiesz, właśnie chciałem cię zapytać o te sceny, za które ty też odpowiadałeś. No właśnie, te sceny batalistyczne, ale te sceny wielkie, te sceny właśnie z tymi końmi. Jak do tego podchodziliście? Jak realizowaliście te sceny wtedy? No to jak ty to wiesz, no bo jesteś filmowcem, natomiast państwo, którzy nas słuchają, czy to Państwu muszę tak. powiedzieć, że to zawsze jest tak, że do wszystkiego trzeba mieć wynajętych ludzi, którzy się na tym znają. Jeżeli są sceny, gdzie ktoś się przewraca, strzela i tak dalej, do tego są kaskaderzy, ludzie, którzy są przygotowani mentalnie, którzy są przygotowani fizycznie przede wszystkim, którzy wiedzą, jak zrobić coś takiego, co wygląda szalenie groźne i nie zrobić sobie przy tym krzywdy, bo to jest ich zawód, tak? Jeżeli są jakieś wybuchy i te inne takie sytuacje, no to są ludzie od efektów specjalnych, którzy są za to odpowiedzialni. Była taka scena, kiedy na uczcie rzucił nożem Tak. Daniel Olbrychski, przewiercił gitarę, tak? Tam, Tak. czy to, nie, to, no tak, że tam w każdym Wbija razie się nóż. wbija się ten nóż. To ten nóż był specjalnie przygotowany przez Mirka Bartosika z Łodzi, człowieka, który zna się wtedy. To były w ogóle efekty specjalne, takie właśnie. To był jeden Mirek Bartosik, jeszcze był taki pan król we Wrocławiu, którzy się znali na takich specjalnych efektach. To po prostu dłubacze, którzy potrafili coś zrobić. I Mirek zrobił specjalny nóż, który był, on był prawdziwym nożem, tylko że był wydmuchiwany dokładnie pod kontrolą z takiej pneumatycznej strzelby. W związku z tym nikt naprawdę tym nożem nie rzucał, ale prawdziwy ostry nóż leciał tam, gdzie miał się wbić, i to wszystko była też prawda, ale to było wszystko przygotowane. Więc rozumiesz, do Tak. wszystkiego trzeba mieć ludzi, którzy się na tym znają, i to wtedy będzie działać, nic się nie stanie. I oczywiście dodatkowy element jest taki, że nie można się nigdy spieszyć przy tego rodzaju realizacjach, bo pośpiech jest naprawdę wrogiem jakości i też generuje czasami sytuacje, no, które mogą się skończyć wypadkiem.
Niedbale. Marku, oczywiście, pytań mnóstwo i takiej rozmowy, takiej swobodnej w ogóle, tak się cieszę, że możemy o tym gadać i rozmawiać sobie. Natomiast oczywiście, którą poznałeś kiedyś przy Polsce Filmowej, jak się spotkaliśmy, też mamy tutaj razem pracujemy nad pytaniami i oczywiście chcemy cię zapytać o scenę o Mateczniku i o polowaniu na niedźwiedzia. Marek nam troszkę przyciął się, ale zaraz pewnie wróci. Mareczku, połączysz się, pewnie jakiś zasięg padło, ale jak padło, to pewnie wróci do nas. Dobra, coś musiało paść, ale Marek wróci. No coś jest z połączeniem, słuchajcie, nie wiem czemu, ale nie, naprawdę, no historie też po prostu pracy z, no naprawdę z mistrzem, ale to, co Marek powiedział, że no właściwie to jest wszystko na głowie tego pierwszego First AD, czyli drugiego reżysera. I przygotowanie, i plan, i scenografia, i kaskaderzy przecież. No to jest kawał roboty. Nie wiem jak, nie wiem. Coś musiało, wiesz, na łączu zasiąść. Jestem, wróciłem. Mareczku, powiedzmy o mateczniku i scenie polowania na niedźwiedzia. Słuchaj, no więc tak, z tym niedźwiedziem sytuacja była złożona, ponieważ jak znałeś pana Andrzeja, bo też grałeś w Powidokach, to wiesz, jaki to Miałem jest rybak. przyjemność. Byle jaki niedźwiedź pana Andrzeja nie zadowalał. Także był niedźwiedź specjalny, przygotowany, uszyty. No bo w scenie polowania wiadomo, że niedźwiedź sięga tam do hrabiego, ostatniego z choreszków, czupryny, tralal. No i to wszystko, i znowu fachowcy też, Mirek trzył tego niedźwiedzia i w ogóle wszyscy się starali jak najbardziej, ale pan Andrzej Bajnen nie za bardzo, bo to będzie widać, że on taki, co... A ja, ktoś, już nie wiem kto, dowiedział się, czy to ja miałem ten pomysł, czy dzisiaj nie pamiętam, że trzeba sfilmować prawdziwego niedźwiedzia. Gdzieś pojechać, gdzie on tam jest i tak. I Andrzej Wajda nie bardzo w to wierzył, że to się uda, ale no, ja mówię, panie Andrzej, no ale co, no, sprawdźmy, ja pojadę, wezmę drugą ekipę, znajdę niedźwiedzia, sfotografuję go, zrobię tam, taki sobie narysowałem storyboardzik i mówię, zobaczymy, może się to uda. O, tak myślisz, no może, no dobrze, no to i wiesz, co się okazało, że w Staszowie, niedaleko Kielc, akurat był cyrk. No i wzięliśmy ekipę, pach, 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 pojechaliśmy filmować tego niedźwiedzia. I faktycznie ten niedźwiadek, słuchajcie, był przesłodki, bo to był taki misiu, który tam ten treser Ukrainiec dawał mu soczek malinowy i ten niedźwiadek tak robił. Tak robił i tak. I pił ten soczek malinowy. I było I to był wszystko słodko. Jego numer. I tak, ale posłuchaj, co się dzieje dalej. No i tam mieliśmy karetkę na planie zdjęciowym, że gdyby coś, no wiadomo, dzikie zwierzę i w takim lasku, na takiej stalowej lince na obroży ten treser niedźwiadka zaształował i mieliśmy nakręcić, że on tam robi, tam tym. I ja chciałem maskować mu tutaj obrożę, bo ten niedźwiedź miał taką obrożę, no jak to niedźwiedź na uwięzi, że się tak wyrażę. I wiedząc, że tak może być, poprosiłem rekwizytora, żeby mi przywiózł kawałek, żeby wziął z Warszawy kawałek takiej skóry baraniej, takiej w kolorze niedźwiedzia brązowej. Mówię, to weźmiemy, mówię, to pan tu oprzyjemy mu tą skórą, żeby ten niedźwiedź, żebym ja nie widział, że on tam ma, tak. No bo to żadne kaman. A no ja dobrze, no i ktoś wyjął tą skórę i słuchajcie, coś takiego się wydarzyło, że ten niedźwiedź poczuł tę skórę baranią i w ułamku sekundy zamienił się w bestię po prostu. Jezus Nagle Maria. Rozszarpał tą skórę po prostu na takie, na drobne kawałeczki, zaryczał, zrobiło się strasznie groźne. Dobrze, że on był na tej obroży i na tej lince. Na uprzęży, tak. Ja tylko słucham jako wszyscy do tych karetek pouciekali, tylko drzwi trzaskały. Nagle zostaliśmy sami na tym planie. A tak to wszyscy, o jaki fajny misiu, jaki fajny misiu. No ale przygoda. Ale udało nam się nakręcić jednak taki materiał, słuchaj, z tymi tą łapą, z tym wszystkim, ten niedźwiedź robił to wszystko, no tak. Że jak przywiozłem to do Warszawy i Wanda Zeman, też świętej pamięci, tak, montażystka cudowna. tego filmu, jak ona to włożyła,
To pan Andrzej Wajda był zadziwiony, bo wyszło naprawdę przekonywująco. Zmontowaliśmy to zarówno z tych materiałów, z tym sztucznym miśkiem, jak i z tym prawdziwym. Wyszła fajna scena. Natomiast Niesamowite. musicie Film wiedzieć, kochani, grozy. film grozy, tak, żebyś wiedziała, nie? Ale tam różnie mogło być, słuchajcie, na tym planie, no ale udało się. Natomiast nie wiem, czy wiecie, że cała ta puszcza, to gdzie to polowanie było kręcone, to jest, słuchajcie, miejsce, które jest w środku Warszawy. To jest środek Warszawy. Najpierw ten matecznik, jak państwo sobie zobaczą na Google, na mapie, Natolin i pałac w Natolinie, pałac natoliński ma taki swój park, takie tam bardzo piękne te. Nie wiem, czy to można zwiedzać, ale kiedyś to można było tam wejść na rowerku, przejechać. To jest chyba ministerstwa któregoś, jeśli to jest któregoś z ministerstwa teraźniejszego, to jest na pewno zamknięte i w ogóle nie wolno, bo nie wolno, i do widzenia, ale to może się Dobra, w końcu to otworzy. I tam w ale tym ciekawe. Natolinie, słuchaj, i tam, tak, jak się wchodzi, to po prawej stronie i są wspaniałe, wielkie drzewa, bo to jest ostatni kawałek Puszczy Mazowieckiej, który jest zachroniony i nikt o tym nie wie. Ostatni kawałek Puszczy Mazowieckiej, pradawnej, z wielgaśnymi drzewskami, tam. I myśmy tam Wow. kręcili sceny, jak oni się zbierają w takim Boże, bo tak, to jest taki bór, no, w ogóle wspaniały kawał puszczy. Natomiast sam matecznik to Alan Starski, nasz wielki scenograf, troszeczkę Tak. niżej, jak w tym samym parku, to on to urządził. Tam jakieś te bąble, pary, takie to wszystko, no matecznik, pamiętam Ania Damaszek i Grzesio Piątkowski, asystenci. Alana, to wszystko tam poukładali, zrobili, słuchajcie, wspaniałe. I też środek Warszawy. To jest właśnie, mówię o tym, ale można, szczególnie tą puszczę polecam, bo to jest fantastyczne miejsce, jakby się tam udało wejść, to zobaczyć. Oj, to Tak. teraz ktoś właśnie napisał, że teraz póki co jest zamknięte, ale też wiesz, no, mówisz o panu Alanie Starskim, no i wybitny nasz po prostu scenograf. A Piotrek Tugąsowski cię bardzo serdecznie pozdrawia. O, Polowanie było dzięki, pierwszą dzięki. moją sceną w panu Tadeuszu. Wróciły wspomnienia i ten niedźwiedź napisał. To była jego pierwsza Piotrek w tej scena. peruce, tam były takie śmieszne, bo Piotrek, jeśli mnie słyszysz, pamiętasz, jak miałeś Słyszę, perukę na oglądam. peruce i pan Andrzej nie bardzo mógł zrozumieć, jak to Piotrek ma tyle tych peruk i o co tu chodzi. To była taka moda wtedy i to przecież Piotrek tam zagrał przepiękną, wyrazistą postać. Pamiętam na tej uczcie, ach, cóż, no to tam słuchajcie, tam właśnie z każdą sceną się wiążą jakieś wspomnienia. Mareczku jest Opowiem już z tylko, nami. słuchaj, Tak, mów, Rafał, mów, mów, opowiem tylko mów. słóweczko o tej uczcie, dobra? Tak, O tak, uczcie. tak, tak. Tak, o Uczta na uczcie i zamku. witamy Alicję, bo Alicja dołączyła się do nas już. A, no to Alicjo, witam cię najserdeczniej, jeśli mnie słyszysz, to jest bardzo, bardzo. A czy ja będę miał szansę Alicję zobaczyć tutaj też? Tak, później, A jak to już z już jak tobą ty skończę będziesz z nią rozmowę, rozmawiał. to ja będę Dobra. rozmawiał, ale o Alicję też cię zapytam, więc daj słówko, też powiem. Dobrze. Uczta, teraz Jeśli mnie uczta. Alicja słyszy, to ja tylko powiem Alicji, że w ogóle to było fantastyczne, jak ona się w tym filmie znalazła, bo ona po prostu. To był przecież casting na te wszystkie Zosie. To moja żona robiła casting i Mówimy o tych Zosi Alicji, dawaj. było. Ale przyszła Alicja i po prostu to jakby słoneczko wzeszło. Ona roztoczyła taką aurę, coś takiego się zrobiło. I to właśnie Andrzej Wajda był tym człowiekiem, który to zawsze umiał zobaczyć, tak? I tak spojrzał na nią i w ogóle nie miał wątpliwości. To, że to w ogóle ona, to było zjawisko w tej takiej niewinności, w tej świeżości, zupełnie cudowna. No tak, to o No Alicji, ale to ja jak? No pamiętam. ale jak pracowałeś z Alicją? No, Alicja młodziutka, w ogóle jeszcze niewiele doświadczona aktorsko. Syzyfowe prace chyba robiła wcześniej. Ale ja z Alicją nie pracowałem, bo Alicja jest w tej puli aktorskiej. Aktorskiej. Alicja pracował pan Andrzej. Ja, rozumiesz, jakby oczywiście starałem się, żeby aktorzy mieli jak najbardziej komfortowe warunki i tak dalej, ale Alicja to ona już nie jest w tej grupie, żebym epizodystów, czy jakichś tam, rozumiesz, czy statystów. Nie, Alicja była główną obsadą, także to pan Andrzej się zajmował Alicją, że tak powiem, pan Andrzej reżyserował. Natomiast jeszcze tylko chciałem powiedzieć historię Śmiało. a propos sceny uczty, tak, bo tam Uczta. była uczta, no, przyleciała Telimena, usiadła, czekaliście na mnie, tralala, oczywiście miała dobre wejście, już tam wszyscy są. No i kręcimy tą ucztę. Ja tam tych wszystkich ludzi porozstawiałem, kręcimy. A Zamek Wiesia Chojkowska, Koreszków, tak. Zamek Oreszków, a Wiesia Chojkowska, która była
dekoratorem wnętrz i też osobą odpowiedzialną za rekwizyty, mówi do pana Andrzeja, mówi: Andrzej, no ale ja tu mam jeszcze, bo oni tam jedli ten chołodziec litewski na Tak. początku, tak jak nie zna, nie? Ale myśli, ja jeszcze mam i to. Nie, Wiesia, nie teraz, no bo Andrzej był skupiony na tym, co tu robimy. No i robimy, robimy, robimy. I znowu ta Wiesia mówi: ale Wiesiu, ale mój Andrzej, przecież ja tu jeszcze mam jeszcze takie, bo te staropolskie piękne potrawy, żeby na tym. Nie, Wiesiu, nie teraz. No i nagle potem jest przerwa na obiad, po przerwie i wracamy do tej uczty. No i tak Wiesia taka smutna i my tak mówimy: no ale Andrzeju, może byśmy jednak coś tutaj dołożyli, przecież mamy inne. Dlaczego mi nie dajecie tutaj tych innych potraw? No przecież mówiliśmy ci już tyle razy. A ja wziąłem Wiesię w obronę, mówi pani Andrzeju, przecież nalegaliśmy, żeby coś to, mówię, dołożyć. O, widocznie za słabo nalegaliście. I tak się to skończyło. I oczywiście po przerwie obiadowej dołożyliśmy następne potrawy i ta uczta się dalej rozwinęła. Już Wiesia nie żałowała, że to wszystko jest po nic, bo tam były bardzo piękne rzeczy pouszykowywane. No. Jak to jest? Muszę ci teraz chcę o to zapytać cię. No, pan Andrzej Wajda, wybitny, genialny reżyser. Jaka panuje atmosfera na planie? Jakbyś ty to określił, pracując właśnie z legendą, z mistrzem? Wiesz co, twórcza, no co ci więcej powiem, Rafał, twórcza, bo to jest tak, że pan Andrzej Wajda zawsze stwarzał taką atmosferę, że tak jak już powiedziałem na początku naszej dzisiejszej rozmowy, że wszyscy pracowali, dawali z siebie jak najwięcej, ale też nie obawiali się, nie bali się coś zaproponować, z czym przyjść, tak? Pan Andrzej Wajda zawsze słuchał tego. To nie znaczy, że się kolejka ustawiała i wszyscy, ale na przykład szefowie pionów, mówię tam scenografia i tak dalej, ludzie, którzy coś mieli ważnego do zaproponowania, nie bali się przyjść z tym, jeżeli uważali, że to jest istotne. A Andrzej Wajda albo z tego korzystał, albo nie korzystał, albo brał, albo nie brał i tak dalej. Natomiast, także atmosfera zawsze była znakomita. Natomiast trzeba sobie powiedzieć coś, jeszcze coś innego, że to nie jest zawsze tak, że w każdym filmie jest tak samo, bo każdy film jest inny. Rozumiesz? Bo Tak. to nie ma, i to jest też fantastyczne w naszym zawodzie, że my nigdy nie robimy dwa razy tego samego, nie robimy w ogóle tego samego. Za każdym razem masz nową postać, ty grasz. Zresztą pamiętasz, jak byłeś, jaką wykreowałeś piękną postać w Powidokach tego subiekta, powiem ci, Ale to ja niezwykle cudownie, bo zadowolony. ja pracowałem, to było dla mnie wielkie doświadczenie, muszę Państwu powiedzieć, bo to po prostu, to jest, to ja tam byłem pół, na chwilę, na parę zdań, a po prostu energia i zaangażowanie Twoje, Marku, do człowieka na planie i później takie, ja odważyłem się też podejść do pana Andrzeja Wajdy. I pan Andrzej Wajda też tam powiedział parę zdań, bo to było tak magiczne dla mnie. Takie w ogóle doświadczenie spotkania z mistrzem, że ta powietrze po prostu nagle ono inaczej w ogóle funkcjonuje, ono inaczej wibruje. Wiesz co, te Powidoki były w ogóle wyjątkowym filmem, dlatego że jak pan Andrzej robił film Wałęsa, no to ja już wtedy reżyserowałem filmy swoje Tak. i już nie pracowałem jako Ferzejdi ani jako drugi. Ale myślę sobie, nie, kurczę, taki ważny film, może coś powinienem. I zaproponowałem, że mogę pomóc, jakby to, ale Andrzej Wajda mówi: nie, 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 ty już robisz swoje, tutaj przecież są asystenci, damy radę, zrobimy, no nie? Ale i tak były dwie sceny, do których jednak jakby te wielkie strajkowe i tak dalej, do których się włączyłem. I tam przyjechałem na 2 noce i to wiesz, bo było dynamicznie i dużo Tak. się działo i czołgi, nie czołgi. Także Tak. trochę pomogły. Natomiast tutaj w Powidokach sytuacja była trochę inna, bo myśmy już wcześniej jeszcze zrobili parę innych filmów. Ja też zrobiłem parę filmów o samym Andrzeju Wajdzie, z nim samym, takich dokumentalnych, bo uważałem za mój obowiązek, żeby Ojej, to musimy jednak polecić jak od razu. najwięcej. Od razu trzeba polecić te filmy też No, ale to jest na Państwu. przykład, w telewizja raz puściła, bo telewizja jakoś nie lubi Andrzeja Wajdy. Ja, znaczy, ta publiczna tutaj jedynka. Pamiętam, że raz pokazano tylko film pod tytułem Cegły inne nagrody, który był, jest bardzo fajny film. Ja taki film zrobiłem z panem Andrzejem, ale to jest, ale jest parę innych filmów, które Może gdzieś tam trzeba, lubią. no właśnie, ale może trzeba jakoś też powypuszczać, wiesz, na sieć Może, no albo sam na innych pokazać. tam. Tak. Myślę, że przyjdzie i taki czas, że wrócimy Tak, jeszcze pana. to pewnie, że Ale tak. chcę o czym innym powiedzieć, że po prostu te Powidoki
To był taki film, który od razu się umówiliśmy, że będziemy współpracować. I ja tam pracowałem właściwie, ja to się nazywało współpraca reżyserska, że ja po prostu i pan Andrzej Wajda ufał mi na tyle, że na przykład kiedy przychodził, to myśmy już układali jakoś scenę, już układaliśmy wstępną inscenizację, taki, a on robił coś takiego, jakby dopiero pracował z Final, aktorami, tak, ostateczne. dopracowywał albo zmieniał wszystko, jak mu się nie podobało. W każdym razie dobrze nam się bardzo współpracowało, dlatego że jednak ja już wiedziałem po wszystkich rozmowach, po tym jak przygotowywaliśmy ten film, o co tam chodzi, ale to jednak mistrz przychodzi, wiesz, ma taki master touch, tak? Tak. Przychodzi i nagle się okazuje, że wow, to przecież może zupełnie inaczej, wow. To fantastyczne. Ja zawsze się czegoś uczymy. Jak jeden z naszych wielkich polityków, tak ja też się całe życie uczę, a już przy a panu Andrzeju to się uczę, bardzo się uczyłem zawsze. No. Cudem. Tak. Co, Jesteś, polo, jesteś, polo, jesteś, polo. jesteś. Słuchaj, Jestem, tak. na pewno od razu chciałbym cię zapytać właśnie, bo powiedziałeś, że albo coś pan Andrzej może zmienić, albo jest wszystko tak. Czy przy panu Tadeuszu było tak, że coś mieliście na przykład ustalone, ale nie wiadomo czemu, z jakichś przyczyn nie szło tak, jakbyście chcieli i pan Andrzej zmieniał totalnie wszystko? Nie, to właściwie to nie było takiej sytuacji, ale jedna rzecz mnie zaskoczyła. To znaczy, często o tym opowiadam studentom moim, bo uczę w Warszawskiej Szkole Filmowej i tam mam zajęcia z reżyserami, z operatorami i rozmawiamy o języku filmu, tak? I o tym, że kamera z góry, z dołu, co to znaczy, po co to w ogóle jest. I robiliśmy właśnie pana Tadeusza i tam układałem taką scenę, że tam szło, nie wiem, 200 czy 300 tych napoleońskich tam na koniach, armaty idą, bo Napoleon właśnie. Wiosna, kiedy to Napoleon przez Polskę ciągnie tam na Rosję i wkroczy. No i. Hello. Jestem, tak? I ta Jesteś, kamera. jesteś. Tak, I tak. kamera się tak unosi na tym kranie bardzo wysoko, wysoko i widzimy te wojska napoleońskie. A pan Andrzej Poczekaj, poczekaj. Mareczku, jeszcze raz od operatora, od Pawła Edelmana. Jak robiliśmy, to było nad Wisłą, niedaleko Warszawy, taką scenę, kiedy ogromne ilości wojsk napoleońskich przechodzą, Napoleon na to wszystko patrzy, tak, ze swoim sztabem. No i Paweł Edelman postawił kamerę na kranie i takie piękne ujęcie, że to od tego Napoleona i się podnosi, tak patrzy na to wszystko z wysoka. A Andrzej Wajda tak na to patrzy i mówi, ale kto to widzi? A my tak spojrzeliśmy po sobie, no jak to, no my widzimy, no jak, no co, no ładnie widać, z góry wszystko widać, że takie fajne ujęcie. Nie, rozumiem. Starego mistrza to miało znaczenie, czyli to jest punkt widzenia, jak to się tłumaczy w tej opowieści. I potem trzeba było, pamiętam, Bartek Frykowski jeździł po całym Suwalskim, fotografował bociany, żeby zrobić tak, później zmontowaliśmy to w ten sposób, że to bocian się zrywa, bo to wiosna, i to jest z punktu widzenia, jakby te bociany nam pomogły wytłumaczyć tę historię. Później, jak mieliśmy w Sokolnikach już na Mazurach, w Suwalskiem, właściwie Mazury, bo to w Suwalskiem, mieliśmy zdjęcia też z tymi ilościami wielkimi wojska, to tam już w ogóle były bociany sprowadzone. Marek Pinkowski z Poznania przywiózł takie bociany nielotnicze. I ten bocian na ujęciu wręcz od tych napoleońskich wystartował do lotu, wzbił się i potem można było spokojnie już wmontować wszystkie wysokie punkty widzenia. Dzisiaj pewnie byśmy może jeszcze użyli i drona, chociaż ktoś to wie, ten kran wtedy było bardzo piękne, efektowne ujęcie. No. Więc. Marku, Piotrek cały czas tu podrzuca pytania. Tak? Przepraszam, kontynuuj, przepraszam, przepraszam, Nie, mów, mów, nie, słucham, słucham, bo to tyle o tej opowieści. mów. Natomiast jak. Piotrek, no. No, mów, mów. Piotrek cały czas podrzuca pytania tutaj nam też i na przykład mówi teraz, żeby powiedzieć tę historię, kiedy Marek Kondrat mówił Andrzejem Wajdą i jak nabrał kolegów na planie. Nie, nie, to ja myślę sobie, że ja nie będę naśladował Andrzeja Wajdy, jakby Marka Kondrata, bo to jest, ja myślę, że to aktorzy. Kiedy Piotrek Tak. to opowiada,
ale jeszcze lepiej jakby Tak. Marek Konrad, bo Marek Konrad Tak, bardzo, tak. bardzo znaczy z ogromną sympatią, bo to nigdy nie było tak, żeby Marek Konrad Nie, że coś nabijanie czy sobie coś. żartował z pana Andrzeja Wajdy, tylko myśmy uwielbiali wszystkie żarty Marka na planie, bo Marek Konrad pewnego razu udawał, że jest Andrzejem Wajdą i koledzy się na to nabrali. Ale to jest za poważna To historia, jest żeby ja to teraz tak. opowiadał. Piotruś, Dobra. wolałbym, żebyś ty to opowiedział, albo najlepiej Marek Konrad, bo to Po jest, pro... wiesz, to Z ma Piotrkiem puentę, będę to też jest piękne. rozmawiał. No, Ale no. idąc, ale mówiąc o aktorach i przenosząc się do tego świata, no bo wspomnieliśmy już, że na planie mieliście do czynienia z tuzami. No, i jest Alicja Bachleda-Curuś, jest Grażyna, jest Szapołowska, jest Andrzej Seweryn, jest Boguś Linda, jest Andrzej Łapicki, jest Daniel Olbrychski, jest Marek Kondrat właśnie. Jak z takimi tuzami pracował, jaką metodą pracował pan Andrzej Wajda z nimi? Jakbyś to nazwał, żeby osiągnąć to, co miał w głowie, to, co zamierzał osiągnąć na ekranie? Byłeś w Hollywood i to doskonale wiesz, jak się pracuje z wielkimi aktorami. Tak samo jak i z każdymi innymi, bo to z mojego doświadczenia to jest tak, że im więksi aktorzy, im większe mają nazwiska, tym bardziej są to normalni, Tak. fantastyczni, skupieni na pracy ludzie. Właściwie szajba odbija tym aktorom, którzy nie są za wielkimi aktorami, ale wydaje im się, że są i dopiero Jezu, Tak. jakie mycyje się zaczyna przy nich chodzenie i koło myja. Wielcy aktorzy, przecież wszyscy ci, których wymieniłeś, naprawdę wielcy polscy aktorzy. Ja nie widziałem, żeby tam ktoś kiedykolwiek gwiazdorzył. Wszyscy byli tak nastawieni Tak. na to, co się robi, co się kreuje, na takie słuchanie, na taką współpracę i pracę, że to była przyjemność patrzeć, jak ci wielcy aktorzy, jakie kreują postacie. Nie było żadnego kłopotu z tym. Nigdy, po prostu nigdy. Zresztą to jest, tak jak ci powiedziałem, to jest jakaś zasada, to jest taki rule, że im więksi aktorzy, tym mniejszy z nimi kłopot. Nie, że mają swoje. Ktoś kiedyś mówi, a Gérard Depardieu, to on jak gdzieś tam jedzie, to musi to sobie kucharza swojego wozić z sobą. No, ale nigdy nie. Jeżeli człowiek na 360 dni w roku, 300 jest na planie zdjęciowym, to przecież dla niego jest ważne, co je, tak? Bo Tak, jak będzie zje tak, coś bądź co i się pochoruje, to nie będzie miał pracy, tylko będzie po prostu siedział w toalecie za przeproszeniem. No tak, więc, ale to nie są żadne fanaberie, tylko normalne zawodowe podejście do pracy. Natomiast tutaj, tak, tak. jak mówię, wszyscy nasi aktorzy opowiem ci tylko jedną anegdotę, dobra? To jakby też z pana Andrzeja Wajdy filmu z Romanem Polańskim, który grał Papkina w Zemście. To akurat tylko Tak, z innego filmu. zemście, tak. I tam Ewa Braun była dekoratorem wnętrz. I Dekorator jak wnętrz. Papkin przyjechał, to tam dostał jakąś polewkę i dostał jeść i Tak, tak. I tak. on, słuchajcie, nie skrzywił się ani raz, że to mięso już po którymś tam dóbr z jakiejś golonki już było coraz zimniejsze, coraz niesmaczniejsze, że ta polewka to było prawdziwe piwo z wkruszonym serem, że była prawda. Roman nie powiedział słowa, słuchajcie, wielki Roman Polański, Niesamowite. tylko ja, to aż w końcu tak pojadę, że musiał niestety polecieć i już nie będę mówił na antenie, co z tym Tak, zrobić, ale tak. miał dosyć tego, nie skarżył się, ani nawet przez sekundę, rozumiesz? To jest dyscyplina. Albo kiedyś pracowałem z jedną aktorką niemiecką, Utą Lemper, tak, piosenkarka przy okazji, jak ją postawiono, że tu ma stać na planie, to stała przez 1,5 godziny i w ogóle nie drgnęła. Ja w końcu mówię, ty, ale co ona tam tak stoi? Bo nikt jej nie powiedział, że może usiąść. Dyscyplina, O ludzie, rozumiesz? niesamowite. Stała i Ale koniec, to nie? jest prawda, ale to jest prawda, to jest cudownie, że o tym mówisz, bo to jest nasza praca też. To jak gdyby to my wykonujemy chwilę, odchodzimy, ale to też jest ważne, żebyśmy mieli na przykład jakiś komfort tak samo pracy, bo nieraz się mówi, o, on już jest takim gwiazdorem, że ma przyczepę swoją, no ale te role, gdzieś masz się koncentrować na Daj tej roli, gdzieś spokój. masz usiąść, wiesz. Mareczku, jest 50 sekund, tym razem uważaj, zaskoczę cię, to ja się rozłączę, ponieważ te live'y trwają tylko godzinę, więc ja muszę Jasne. teraz się rozłączyć, on się zapisze i łączę się na nowo z tobą. Zadam ci jeszcze ze dwa, trzy pytanka, żeby cię nie Bardzo męczyć i proszę. państwa, i już po tobie będzie Alicja Curuś, Bachleda Curuś, którą będziesz też mógł oglądać tutaj z nami i z państwem, więc Dobra. państwa proszę, żebyście się nie rozłączali. Marek Brodzki po
po rozłączeniu będzie znowu moim gościem na jeszcze 2-3 pytanka i pytania od Was, bo jeszcze zapytamy koniecznie o Poloneza, o piękną scenę po prostu finału i mam jeszcze takie 2 małe pytanka do Ciebie. Dobra. Także spokojnie, Marku, do zobaczenia i Państwa też już na chwilkę zapraszamy na to, żeby wziąć wodę, skorzystać z czego chcecie i wrócić do nas na oglądanie. Całusy, widzimy się za chwilkę. Za minutkę, 2 łączę. Dobra. Też sobie wypiję herbatę.